Cześć wszystkim, z tej strony Magnus z kolejną misją w Worms Armageddon. Misja nazywa się Goody Two Shoes i jest 31. misją w kampanii i jest to, no cóż, jedna z ostatnich misji. To jest 31 na 33 i polega na tym, że trzeba wszystkich pozabijać. Mapka wygląda jak po prostu kilka butów i kartonowe pudełko, najwyraźniej na buty. I opis jakby sugeruje, że mam mało broni, ale mogę pokombinować, żeby więcej tych broni pozbierać. Także tak, mamy tutaj właśnie jedynego naszego robaka tutaj, Anseona, schowanego na dole. Dostaliśmy w tym momencie w skrzyni Aquashipa, mamy między innymi palnik, girder. Tylko handgun się nie kończy, więc ogólnie zdecydowanie, żeby tych wszystkich ludzi tutaj pokonać, te wszystkie robaczki, trzeba pozbierać te skrzynki, które tam są. I to będzie wymagało trochę skilla w lataniu. Najgorsze jest to, że ta owieczka, którą będę latał, wcale nie ma takiego długiego czasu lotu, zanim nie zacznie odliczać eksplozji. Okej. O nie, ukrywam, odpowiada mi to. Oby tak dalej. Dobry rzut. Dobrze, ja się wycofam. Też jeszcze jedną bazuką na pewno tego nie otworzą. Problem jest taki, że to jest wszystko jeden team i mogą się wymieniać, więc nie mogę sobie stanąć przy jednym, żeby mnie inni nie atakowali, ponieważ to po prostu zmieniał się na tę jedną osobę. Ognia! Chyba nie. Chyba to nie miało tak być. Więc tak, ja tutaj troszeczkę jeszcze raz palnikiem podpalę. I zmykam z powrotem do środka. Mam tutaj ogólnie urmsową minutę na liczniku, co prawdopodobnie oznacza, że będzie za chwilę sudden death i będzie woda się podnosić, więc stąd muszę się zwinąć jak najszybciej. O kurde. Ale zanim się zwinę stąd jak najszybciej, wejdę jednak trochę głębiej pod ziemię. Mam jeszcze na to czas i teraz tak, bierzemy owieczkę i lecimy zbierać paczki. Dobra. I teraz sobie powiedzmy, że utopimy pana majora. Już miałem 2 sekundy na liczniku i moja owca by wybuchła, więc musiałem podjąć szybką decyzję. Ale jestem dosyć fajnie zaopatrzony, jeśli o to chodzi, także nie jest źle. Mam 3 liny ogólnie, więc myślę, że użyję sobie jednej z nich, by dotrzeć do tego Field Soldiera na górze. Jezu, ale mam mało czasu na ruch. Dobra, teraz tak. Zrobimy jeden strzał. Oj. Dobra, fuck this. Handgun. I teraz lecę do nich. Tak jak wspomniałem może wcześniej, nie mogę się przytulić do żadnego z nich, bo mogą się wymieniać. Ale jak stoję obok 2 z nich, to jest szansa, że mnie nie zaatakują. O, shit. Dobra, muszę coś wymyślić. Więc teraz tak. Raz. Niech no
cię złapię! Zobaczmy, jak tutaj wygląda. Ej, chyba było, trzeba było tam zostać. Dobra. Dwa i szybko schodzę do nich. Sudden death. Ognia. Okej. Okej. Jakby okej. Właśnie, a w Sudden Death nie ma już Select Worma. Kurde, trzeba było wcześniej ten przedłużać swoje tury. Lekki byłby exploit, ale dobra, pozbądźmy się tego pana tutaj. Nie pozbyliśmy się tego pana tutaj. Ten pan później będzie nawiedzał moje sny. Nie mam już shotguna, mam za to 2 granatów, 4 klaster bomby. On ma ogólnie 5 poziom, co oznacza, że gość będzie ciężkim przeciwnikiem do pokonania. Teraz będzie któryś z tej dwójki. Co oznacza, że ja mogę iść do tego tutaj. Tamtych za chwilkę, nawet teraz w sumie, częstować granatem. Oj. Nie zabiję ich, bo granat zdaje maksimum 45, jeden z nich miał 46. W sumie nie przemyślałem tego, że drugi mógł mieć mniej i zabić tego pierwszego, ale jednak nie. Na spokojnie, bo tam za chwilkę drugi Field Soldier będzie miał turę. Piu, 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 piu. Niech no cię złapie! Dobra, teraz się muszę zastanowić, co zrobić, ponieważ ten tutaj będzie miał turę. Czy nie będzie miał tury w sumie, bo... proszę pana, kij baseballowy i żegnamy pana. I teraz ten będzie miał turę, więc mogę tych wykończyć kolejnym granatem. O ile trafię. Palnik mam jeszcze tylko jeden. Chciałbym użyć tutaj przy zielonym bucie. To jest czas na jedną z moich lin. Pójdę sobie tutaj. Granatem częstuję tych panów. Następnie. Ten mnie troszeczkę tam pewnie pocharata możliwe, jakimś celnym granatem, bo bazooką raczej nie da rady. Ja liną dostanę się do zielonego buta i palnikiem przepalę się troszeczkę w dół tego buta. On mnie będzie atakował, żeby mnie jakoś tam dostać. Okej. Ale nie powinien mnie zabić ogólnie, nie powinien mieć na tyle dobrej skuteczności, żeby faktycznie mi zjechać całe HP. A wtedy ja przedstawię go rybkom. Oczywiście to jest tylko założenie. A jakie będą realia, zaraz się przekonamy. Tutaj zostanę. Także jeśli strzeli z bazuki do mnie, coś tam oberwę, więc może się na to skusić, ale raczej niewiele mi zada, a on może wtedy mnie otworzyć. A, jednak się nie skusił. To będzie promo, słuchajcie. Ja najpierw ustawię mu tak. Nawet tak, o. Gość nie ma szansy strzelić stąd, ani się stąd ruszyć. Chyba, że w dół. No to śmiało. On mnie może w tym momencie rzucać jeszcze swoimi nalotami, ale może mu się już skończyły, może ma tylko bazukę. Ja podejdę sobie tutaj troszeczkę dalej.
i granatem sobie otworzę resztę tunelu. Dobrze. I teraz w to miejsce, tutaj w ten takie miejsce, gdzie się styka girder i bucik, rzucę mu za chwilę granata. I ten granat powinien go spokojnie strącić do wody. Sekund, oczywiście. Takim lekkim lobem tutaj. Ja spadam stąd. Oto właśnie te 5 sekund. I się udało. Mapka, jak już się mówię, to jest poniekąd skillowa, poniekąd... Dziękuję. To jest poniekąd skillowa, poniekąd metodyczna, ale faktycznie chyba największym tutaj elementem, który wymagał skilla, to jest właśnie ta owca. Jeśli tą owcą pozbiera się wszystko, to ta gra jest banalna do wygrania. Jeśli się tym bardziej pamięta, że jeśli będzie już sudden death, gdzie można naprawdę grać na czas podczas swojej tury, żeby ten drugi licznik schodził jak najbardziej, to się robi znacznie prostsze. Ponieważ oni nagle nie mogą zmieniać swoich robaków, jak się już zna kolejność i w ogóle, tylko zabijać. Także dajcie znać w komentarzu, jak wam pójdzie. Ja zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę przy filmiku i trzymajcie się. Miłego dnia. Hej.